Witamy Państwa na terenie badań wykopaliskowych na Cieszyńskim Rynku. Badania trwają już niemal miesiąc i aktualnie koncentrują się w części środkowej rynku. Wiemy, że wielu z Państwa chciałoby przyjść, zobaczyć te badania na żywo. Niestety przepisy, zasady BHP nie pozwalają na to, aby koncentrowały się tu większe grupy ludzkie. Dlatego postanowiliśmy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego wykonać dla Państwa relację z jednego dnia badań. W tej relacji zobaczycie Państwo, co do tej pory udało się wykopać, jakie obiekty są aktualnie eksplorowane i jakie dalsze plany względem naszego cieszyńskiego rynku. Badania archeologiczne prowadzi firma z Krakowa, przedsiębiorstwo prac specjalistycznych Invictus pod kierownictwem Bożeny Chojnackiej. Prace archeologiczne na wewnętrznej płycie rynku aktualnie koncentrują się w dwóch miejscach. Bezpośrednio pod ratuszem otwarte są ary, w których eksplorowana jest warstwa średniowieczna oraz aktualnie rysowany jest obiekt średniowieczny, o którym później opowie pani kierownik wykopalisk Bożena Chojnacka. Drugie miejsce to duży obiekt drewniany, aktualnie eksplorowany do calca, w którym znajdowane jest mnóstwo zabytków ceramicznych, cegły, gotyckie palcówki oraz dzisiaj znaleziono wewnątrz obiektu 3 monety średniowieczne brakteaty. Pod samym Florianem odkryte są 3 obiekty, których ściany zewnętrzne rozciągają się na około 14 metrów. O tym miejscu również opowiemy Państwu za chwilkę. Zaczniemy jednak od pierwszych odkryć, które tutaj zostały wykonane. To są rury wodociągowe. Jako pierwsze znaleziska już na początku wykopalisk ukazały się nam rury wodociągowe. Drewniane rury, które spoczywały na środku rynku, biegły aż do fontanny i dalej do cysterny umiejscowionej pod dzisiejszym Domem Narodowym. Mamy tutaj, proszę Państwa, 3 nitki wodociągów. Są to 2 nitki wodociągów drewnianych i 1 nitka wodociągu żeliwnego. Pierwsza nitka wodociągu drewnianego jest przerwana. Widocznie uległa jakiejś awarii. Później została odłączona od sieci i posadowiono kolejną, drugą nitkę wodociągu, która już jest o wiele szersza i przebiega tak, aby ominąć pierwszą nitkę, która uległa zniszczeniu. I ta druga nitka doprowadzała wodę aż do samego środka fontanny. W fontannie widoczna jest pozostałość rury drewnianej właśnie po tym drugim wodociągu. Trzecia nitka to już jest wodociąg żeliwny, który został tutaj posadowiony albo końcem XIX, albo początkiem XX wieku i jest to najstarszy wodociąg żeliwny doprowadzający wodę do fontanny. Około 40 cm poniżej rur wodociągowych ukazał się archeologom bruk. Bruk, który wstępnie możemy datować na okres późnego średniowiecza. Zalega on na większości przestrzeni obecnie badanej przez archeologów. To, co najciekawsze w tym bruku, to znaleziska, które były zaklinowane pomiędzy kamieniami. Pomiędzy kamieniami były znajdowane podkowy końskie, ostrogi i inne zabytki żelazne, tutaj po prostu zagubione. Ale jest jeszcze inna rzecz. W tych koleinach widać ślady przeszłości, czyli ślady przebiegu komunikacyjnego średniowiecznego na trasie ulica Głęboka, a ulica dzisiejsza Szersznika, czyli Wyższa Brama. Proszę spojrzeć, że w tym bruku widoczne są koleiny na znacznej szerokości. Zaczynały się one mniej więcej w tym miejscu, a prowadziły do tego miejsca. Oczywiście tych kolein jest wiele i ten szlak komunikacyjny był dosyć szeroki. Natomiast proszę zauważyć, że
Szlak ten przebiegał centralnie w kierunku kamienicy pierwszej od ulicy Głębokiej, co może nam sugerować, że wówczas, kiedy szlak komunikacyjny tędy przebiegał, ta kamienica po prostu nie istniała. Dzień dobry, moje nazwisko Bożena Marczyk-Chojnacka, jestem kierownikiem badań archeologicznych na Rynku Cieszyńskim i postaram się Państwu zaprezentować najciekawsze obiekty, które do tej pory udało nam się uchwycić. Tutaj mamy fantastyczną konstrukcję drewnianą, datowaną z XV wiek. Konstrukcja jest szeroka na 6 metrów, szeroka na 5 metrów, długa na 6 metrów. Zbudowana jest z bardzo masywnych belek. Belki mają wymiary 20, 35 do 40 cm. Konstrukcja ta najprawdopodobniej była czymś w rodzaju podestu zadaszenia piwniczki, którą w tym momencie eksplorujemy w celu uzyskania jej głębokości i przedstawienia rzutów pionowych, czyli sprawdzenia, jak te warstwy się zasypywały. W tym momencie schodzimy już dosyć głęboko, jesteśmy na poziomie J, czyli od poziomu odkrycia konstrukcji jakieś 60 cm i nadal mamy czarną warstwę, z której mamy mnóstwo materiału ceramicznego, mamy monety, mamy metale i dzisiaj najciekawszy zabytek, jaki odkryto właśnie z czyszczenia tutaj tego poziomu, to jest ceramiczny konik pokryty szkliwioną polewą. W tej części naszego stanowiska archeologicznego dokopujemy warstwę średniowieczną, nasyconą fantastycznymi zabytkami, zarówno ceramiką, metalami, skórami i mnóstwem innych artefaktów. Również fragmenty drewna się znajdują. Po ściągnięciu warstwy średniowiecznej na tle calca, czyli jest to taka warstwa, której już nie ma śladów działalności ludzkiej, wyodrębniają się obiekty. Najciekawszy obiekt tej części to jest ten średniowieczny obiekt, który wyłożony jest cegłą średniowieczną palcówką i na tym obiekcie widzimy ślady przekalenia. Dookoła zachowały się konstrukcyjne ślady po słupkach. O tym obiekcie i o tej dokumentacji opowie więcej nasza rysowniczka, archeolog Beata z Poznania. Na tym etapie badań dokonujemy tak zwanej dokumentacji rysunkowej oraz fotograficznej. Rysunek o tyle ważny jest w archeologii, ponieważ nie wszystko zawsze widać na zdjęciach. Na przykład w tych miejscach mamy zarysowania tych właśnie słupków, które najprawdopodobniej były usadowione naokoło tej konstrukcji, która to właśnie jest prezentowana tutaj. Niekiedy ich na zdjęciach po prostu nie widać, światło nam się cały czas zmienia, więc też ta fotografia nie zawsze jest adekwatna do tego, co chcemy uzyskać. Dlatego tak ważna jest bardzo dokumentacja rysunkowa, tak jak właśnie tutaj. Namierzamy się przy pomocy przyrządów pomiarowych w skali 1 do 20. Akurat to jest mały obiekt, jego można w mniejszej skali właśnie pokazać. Natomiast jeżeli chodzi o duże płaszczyzny, takie jak tamta drewniana konstrukcja, którą zapewne już Państwo widzieli, no to jednak ta skala musi być większa, ponieważ zajmuje większą przestrzeń. Trzeba to już bardziej przeskalować, bardziej się do tego domierzyć. Dlatego też bardzo ważne jest wskazanie, co my tutaj w ogóle widzimy, jaki mamy kolor warstwy, czy to jest warstwa już końcowa, tak zwana calcowa, że pod nią już raczej nie będziemy mieć żadnych kulturowych pozostałości, czy też jest to być może jakiś wkop, być może jakieś przepalenie, miejsce po palenisku, czy cokolwiek. Tutaj jest to obiekt średnio wieczny, jeden z w sumie nielicznych, jakie na średniowiecze poprzez same przedmioty możemy datować, chociażby przez tą cegłę zwaną tak popularnie palcówką, ponieważ ona ma charakterystyczne ślady pociągnięć tak zwanym strychulcem. Gdyby jednak palcami trzeba było to za każdym razem, przy każdej cegle tak pociągnąć, no to jednak z opuszków palców nie zostałoby za wiele, dlatego specjalne urządzenie do tego najprawdopodobniej było wykorzystywane. Też jest ważne zarysowanie wszystkich warstw, które tutaj nam się rysują. Mamy tutaj jakąś jasno-szarą, mamy te ciemne dołki, tak zwane posłupowe, czyli te drewniane pale, które były wbite, one już niestety nam się rozłożyły w glebie, dlatego one mogą być mniej widoczne też ze względu na przesychanie gleby. Dopóki my to rysujemy w odpowiedniej skali, jesteśmy w stanie to dostrzec na fotografiach, często tego nie widać, dlatego ten rysunek, mimo że jest to bardzo stara metoda, jest cały czas wykorzystywany.
przed Florianem mamy w tym momencie, wydaje się, najciekawsze miejsce do badań. Pojawił się bardzo intrygujący, fragmentarycznie zachowany kamienny fundament, który najprawdopodobniej jest częścią dużego okazałego budynku. Jeśli przyjrzymy się naszym brukom, zauważymy, iż mamy tutaj do czynienia jakby z dwiema fazami użytkowymi tego bruku. Przy tym kamiennym, fragmentarycznie zachowanym fundamencie widać odsadzkę. Ta odsadzka łączy się z pierwszym poziomem bruku. Jest to na pewno poziom bruku, który funkcjonował wówczas, jak ten obiekt był okazały i sobie funkcjonował w całości. Natomiast po rozbiórce tego obiektu zabrukowano wszystko kamieniami i utworzyła się kolejna warstwa bruku. I jeśli się przyjrzymy temu kamieniowi tutaj, on jest bardzo wygładzony, bardzo taki wyrobiony. Świadczy to o tym, że ten kamień musiał być również wykorzystany jako bruk. Ten wyższy, którym zabrukowano cały ten obiekt. I jak się przyjrzymy tutaj centralnie, gdzie ja stoję, widoczne są właśnie te ślady po wozach. Więc tu mamy centralnie drogę średniowieczną, po której wozy jeździły. Następnie w centralnej części mamy bardzo ciekawy drewniany obiekt posadowiony na kamiennych fundamentach. Jest sześć, w tym momencie siedem warstw kamieni, siedem warstw, na których jest posadowiony ten obiekt drewniany. Jest to bardzo mała część, ale bardzo ładnie zachowana. Jest to najprawdopodobniej piwniczka i to, że fundament kamienny jest dość masywny, może świadczyć o tym, że ta piwniczka stanowiła również jakby część większego, bardziej okazałego budynku. Dalej, jak będziemy patrzeć praktycznie po tej linii, mamy do czynienia z kolejnym murkiem kamiennym, który będziemy wyjaśniać, czy ten murek w jakiś sposób łączy się z tym obiektem drewnianym. Ale żeby to zrobić, musi jeszcze troszeczkę czasu upłynąć. Musimy zdemontować drewniane wodociągi i eksplorować w głąb, żeby pokazać, jak te wszystkie poszczególne fazy mają się do siebie. Która jest najmłodsza, która jest najstarsza. W tym momencie wydaje się, że tutaj ten fragmentarycznie zachowany fundament kamienny jest najstarszy. Oprócz podków końskich oraz ostróg, w bruku znajdowane są również takie zabytki. Jest to fragment koła wozu, fragment żelazny, który został tutaj zagubiony w momencie, kiedy wóz ten uległ zniszczeniu. Szanowni Państwo, w tym miejscu odbywa się ostatni etap prac archeologicznych na rynku, czyli mycie ceramiki. Tutaj właśnie archeolodzy, studenci myją ceramikę pozyskaną z naszych wykopów. I co tutaj widzimy? Przede wszystkim są to pokluczone naczynia z XV-XVI wieku. Wśród nich są również kafle piecowe. Przede wszystkim są to kafle z XV wieku gotyckie, ale jest jeden również bardzo ciekawy zabytek, piękny. Jest to figurka ceramiczna przedstawiająca konika. Zapewne była to zabawka dziecięca, natomiast konik ten był glazurowany, pokryty polewą. Dlatego jest taki właśnie błyszczący. Jest to ceramika glazurowana. Wszystkie te zabytki po umyciu będą później przekazane do Muzeum Śląska Cieszyńskiego i zasilą nasze zbiory. Ze wszystkich zabytków ruchomych tutaj znalezionych Muzeum Śląska Cieszyńskiego zamierza zrobić ekspozycję, wystawę, być może publikację, a i konferencję naukową. Z dzisiejszego dnia pochodzą jeszcze trzy bardzo cenne znaleziska, o których już powiedziałam wcześniej. Są to trzy monety średniowieczne, tak zwane brakteaty. Były to monety bite jednostronnie. Czekają one na swoją konserwację, ale można dzisiaj już je obejrzeć od razu po wydobyciu. Dziękujemy za uwagę. Liczymy na jeszcze więcej fantastycznych odkryć, fantastycznych zabytków i przede wszystkim mamy nadzieję, że podzielimy się z Państwem informacjami na temat tego najciekawszego miejsca przed Florianem. Po dalszej eksploracji myślę, że coś się wyjaśni i będziemy mogli powiedzieć coś więcej.
proszę obserwować nasze strony Muzeum Śląska Cieszyńskiego na Facebooku, na których na bieżąco relacjonujemy postęp w badaniach archeologicznych. I zgodnie z obietnicą w tym tygodniu pojawi się relacja z opisem najciekawszych zabytków ruchomych pozyskanych tutaj na cieszyńskim rynku. Dziękujemy bardzo.